Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie w kolejnej KHT, chyba już 26. Z rozpędu przyleciała mi jubileuszowa 25. Zobaczę, czy leci. Leci, bardzo dobrze, że leci. Proszę Państwa, rano napisałem post i miałem pogadać trochę o gospodarce, mimo że natychmiast zostanę oskarżony o to, że jestem antypisowiec i w ogóle, ale ja już raz powiedziałem i powiem jeszcze raz, o ile popieram PiS w warstwie ideologiczno-historycznej i obyczajowej, o tyle twierdzę, że ich program gospodarczy jest po prostu restrykcyjny i trochę mi przypomina lata minione. Słusznie minione, już dawno zresztą minione. Ale o tym nagram specjalny program, ponieważ dzisiaj się również zdarzyło coś ciekawego. Wrócę, nie chcę, żebyście Państwo traktowali SWT TV jako monotematyczną, ale muszę do tego wrócić, skoro się już raz zaangażowałem. Chodzi mi o ten handel dziećmi. Jak Państwo pamiętacie, rozmawiałem z panem Pawłem Bednarzem i poprosiłem go o konkretne dowody i tak dalej, na temat konkretnych spraw. No i niestety problem polega na tym, że te konkretne dowody są dość, że tak powiem, dla mnie... No, mógłbym je nazwać poszlakami operacyjnymi, ale dowodów na to żadnych nie widzę, proszę Państwa. I chciałem tu powiedzieć o wielu innych rzeczach i zaznaczę od razu. Przejrzałem wszystkie materiały przesłane mi przez pana Pawła i dotyczące różnych rzeczy, różnych historii, wszystkie filmy w internecie i naprawdę stwierdzę, że pan Paweł Bednarz może mieć w jakimś tam procencie rację i to już jest też dla mnie przerażające, może mieć, ale niestety w większości wypadków chyba nie potrafi tego udowodnić ani on, ani ludzie zajmujący się tym. Proszę Państwa, nie powiem imienia i nazwiska, ponieważ obiecałem, chociaż to imię i nazwisko chłopca zostało upublicznione, tak jak z jego wizerunkiem, który został upubliczniony tak, że każdy go może rozpoznać. Ponieważ w odróżnieniu od wielu ludzi, co nie jest oczywiście sugestią do kogokolwiek, nie chodzi rzeczywiście o dobro dziecka, a przepychanki dorosłych i ich idiosynkrazje mnie absolutnie nie interesują. Chodzi o tego chłopca, który podobno chciał popełnić samobójstwo, jedną adopcję odmówił, drugie odmówił i tak dalej. Zacznijmy od tego. Rozmawiałem dzisiaj z babcią tego chłopca. Babcia stwierdziła zupełnie co innego niż jest to w internecie. Babcia chłopca stwierdziła, że dzieciak odmówił adopcji do jednego z krajów, dlatego że z bardzo prozaicznej przyczyny. Po prostu nie podobali mu się ci rodzice, tym bardziej, że jeden z tych adoptujących, mężczyzna, czyli niby ten ojciec późniejszy, prawda, który miał być później, kupił z jajko z niespodzianką. To jest cytat, ja mam tę rozmowę nagraną, ale nie upublicznię jej również dlatego, że nie mam na to zgody. Kupił jajko z niespodzianką, zjadł sam jajko z niespodzianką, a dziecku dał to, co w środku. No więc na miejscu dziecka też bym się wkurzył, prawda? Dziecko wolało zjeść jajko z niespodzianką, a to, co w środku, to jest tylko dodatek. Być może to jest śmieszne, ale to są dzieci z domu dziecka. Ja, proszę Państwa, będąc na studiach, dorabiałem i pracowałem w domu dziecka, wiem, jakie te dzieci są i wiem, jak łatwo do nich dojść i w jaki sposób do nich przejść. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, z drugą rodziną adopcyjną, babcia powiedziała, że oni sami protestowali, ponieważ była to rodzina daleko i rodzina, która miała już sporo własnych dzieci, więc po co im piąte? Cytat, dosłowny cytat. Obecnie jakaś inna rodzina, mieszka chłopczyk z nią rodziną, ta babcia jest bardzo zadowolona, pozna tą rodzinę i tak właśnie to mówi. Rozmawiałem również z osobą z ośrodka adopcyjnego, z panią, która zgodziła się, która rozmawiała ze mną telefonicznie, i rozmawialiśmy sobie na różne tematy, która wyraźnie stwierdziła, że niemożliwa jest z wielu powodów adopcja w Polsce. Zdecydowano się na adopcję zagraniczną. Sprawa jest znana w sądzie i ta pani jest gotowa wystąpić u mnie przed kamerą, co jest bardzo dziwne, dlatego że ona jedyna z moich rozmówców zgodziła się otwarcie pokazać twarz, rozmawiać o tym przed kamerą. No, gdyby to była bogatsza telewizja, pojechałbym do Wrocławia i z tą panią porozmawiał. Rozmowę również nagrałem. Pani pewnie to ogląda, ona się nie boi, rozmowa nie jest, będzie nigdy upubliczniona. Natomiast, bez pani zgody oczywiście, natomiast z przyjemnością
Jeśli zdobędę pieniądze, pojadę i porozmawiam z tą panią, bo problem jest. Problem jest. I ta pani, fachowiec ośrodka adopcyjnego w tym mieście, dokładnie mi powiedziała, że na dziecku tworzą się pewnego rodzaju, wytwarzają się pewnego rodzaju, robi się pewnego rodzaju, traktuje się to dziecko jak piłkę. W rezultacie jak przedmiot. Wszyscy się przepychają. Oczywiście to nie oznacza, że ta pani ma rację w tym, co mówi, ale ja się pytam, konkretnie chcę wiedzieć, gdzie tu jest przestępstwo. Pan Paweł dał mi telefon do drugiego pana z innej organizacji, też go nie wymienię. No cóż, rozmawiałem z człowiekiem, który przede wszystkim bardzo z góry do mnie podszedł, który w ogóle potraktował mnie jak jakiegoś takiego i stwierdził, że on ma wszystko, da wszystko dowody, są i tak dalej, jest strasznie zabiegany, gania w kółko i te różne rzeczy. Pytanie proste, jakie dowody? No ma dowody na przykład i adukcję, że ten dzieciak chciał popełnić samobójstwo, jest wszystko nagrane na filmie i jest pismo sądowe. Dobrze. Prosiłem o przysłanie mi tego pisma. Pismo do mnie nie dotarło. Zamiast tego dotarła do mnie informacja o porwaniu dziecka i o tym, że usiłowano porwać dziecko do amerykańskich pedofili. Rzeczywiście taka sprawa była, ale ta informacja polega na tym, że jest to spis artykułów prasowych. Tylko i wyłącznie. Oczywiście, że sprawa została wyjaśniona, no i będzie sprawa sądowa, no dobrze, żebym był i co ja mogę dla nich zrobić? Najlepiej nagrać im rozprawę. Co prawda, zamiast przecinka i zamiast kropki ten pan używał zdania, że jemu nie chodzi o popularność, jemu nie chodzi o popularność. Więc jeśli mi ktoś w kółko opowiada, że jemu nie chodzi o popularność, to się tak zastanawiam, o co mu właściwie chodzi. I to nie jest żadna sugestia, tylko tak się nie rozmawia w ten sposób, bo inaczej nic, proszę pana, nie załatwi. Dobrze, ja mogę pójść do tego sądu, chociaż byłem przekonany, że sprawa, skoro sprawa dotyczy dziecka, ona może być utajniona, więc może być bez kamer, ale okazuje się, że to jest w NSA. I to nie jest sprawa, tylko to jest skarga po prostu w NSA na to, że policja nie udostępniła informacji publicznej. To, że policja nie udostępniła, to ja się mogłem spodziewać, bo ja wiem, dlaczego policja nie udostępniła, ponieważ policja nic nie zrobiła najprawdopodobniej, albo popełniła jakiekolwiek błędy i broni sama siebie. I nie chce upublicznić tej informacji, w związku z czym Naczelny Sąd Administracyjny może jej nakazać, może nie nakazać, bo tu jest skarga na kasację. I takie zawiadomienie dostałem. Przy okazji stawiennictwo jest nieobowiązkowe. I to ma być ta rozprawa bardzo ważna na temat porwanego dziecka, prawda? A ja chcę mieć dowody, bo jest, skoro się mówi, że jakieś organy państwowe są w to zaangażowane, to ja bym chciał wiedzieć konkretnie. Jest dziecko, prawda? Dziecko X. Dziecko zostało skierowane do adopcji zagranicznej. Jeżeli się twierdzi, że to dziecko zostało sprzedane, to tak. Kto sprzedał? Ile wziął sędzia? Ile wziął ten? Kto wziął i jak? Ja na to słyszę, ja nie jestem urzędem śledczym. No dobrze, ale to są pomówienia w tym momencie. Jeśli tego nie udowodnimy, dla mnie to są tylko i wyłącznie poszlaki. I zaraz ja jeszcze powiem jedną rzecz, proszę Państwa. Słuchajcie uważnie. Usłuchajcie uważnie dzisiejszej audycji. To jest raz. Druga sprawa. Jeśli tak mają wyglądać wszystkie dowody, to ja dziękuję. Dla mnie to nie są po prostu dowody. Bo o każdym można powiedzieć. Ja chcę Państwu przypomnieć, że mnie załatwiono, naprawdę mnie załatwiono, odcięto od możliwości zarobku, wiedząc dobrze, co się dzieje, tylko na podstawie tego, że siedziałem kiedyś w restauracji w kawiarni jedynej otwartej na rynku Nowego Miasta, w której się potem spotykali członkowie jakiego związku zawodowego, których notabene zobaczyłem dopiero w gazecie, bo nawet nie wiedziałem, kto to jest. I na tej podstawie stwierdzono, że ja, ponieważ pracowałem 7 lat w Departamencie Pierwszym, czyli w SB, nagrywałem Związek Zawodowy Anno Domini 2017, a ja sobie tam spokojnie siedziałem ze słuchawkami na uszach, pisałem książkę po prostu i piłem kawę. Tym bardziej, że jak miałem przerwę. I na tej podstawie stworzono i to media, które nie chcą przyjąć tych spraw, bo twierdzą, że to są pomówienia, że nie ma dowodów, na tej podstawie media typu TVN, Polsat, Fakt, z dziennikarzami znającymi mnie dobrze, stworzyli po prostu ze mnie potwora. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Dlatego ja powiedziałem, że jeśli się zajmę tą sprawą, a zajmę się nią rzeczywiście, bo pewnie takie wypadki są i ja wiem, że są, to będę szukał dowodów. To są poszlaki operacyjne. I będę szukał dowodów. Proszę, jeżeli pan Paweł Bednarz mnie słucha, to nie jest przytyk do pana przede wszystkim. To nie tylko o to chodzi, to jest tylko nauka. Ja panu powiedziałem wyraźnie na filmie, że ja będę żądał dowodów. Konkretnych dowodów. Pan mi przysyła informacje, pan mi przysłał nagranie rozmowy z jakimś posłem. Też go nie
też go nie opublikuje, tego nagrania, bo co tam jest na tym nagraniu? Jest rzeczywiście, ja poznałem głos pana Bednarza, nie wiem, czy to jest poseł, bo ja widzę tylko buty. Pan poseł nie wiedział, że był nagrany. Głównie mówi pan Bednarz, pan poseł odpowiada, przytakuje i mówi, aha, no tak, mówimy o minister Rafalskiej, a pan poseł, no tak, rzeczywiście tam może być coś. I na tej zasadzie to jest żaden dowód, to jest prywatna rozmowa, bo akurat może panu posłowi temu, z którym rozmawiał pan Bednarz i go nagrał, w sposób chyba zresztą tajny, bo widziałem, że kamera skierowana do dołu, to była, jakby to powiedzieć w tym momencie, to była prywatna rozmowa na temat plotek. Tam nie pada żaden szczegół. Ja chcę wiedzieć, jeżeli jest taki proceder, to kto za tym stoi? Jak przychodzą zamówienia? Prawda? To jest na tej zasadzie. I jeszcze dziwna rzecz, jedna następna rzecz, proszę państwa. Następna rzecz, że nikt nie chce wystąpić przed kamerą. Nikt, absolutnie. Tylko ta osoba z ośrodka adopcyjnego, która jest po prostu osobą pracującą z tymi dziećmi i osobą niedecyzyjną, może wydającą jakąś opinię, może nie, nie wiem, pewnie wydaje rzeczywiście jakieś opinie, tylko ona jedyna jest, zgodziła się porozmawiać ze mną przed kamerą. I gdybym miał naprawdę, był tak bogaty jak różne inne stacje, wsiadłbym natychmiast w jakiś samochód, wziął kamerę, wziął operatora i pojechalibyśmy i byśmy to nagrali. I ona jest gotowa swoją twarz pokazać. Nie wiem, oczywiście, po tych zdaniach natychmiast usłyszę, że jestem elementem spisku. Że wszyscy się od tego wycofują, że jestem elementem spisku i że prawdopodobnie ja też w tym uczestniczę, w ogóle jestem prowokatorem. Nie, proszę państwa, to nie jest tak. Większość dziennikarzy się wycofuje również nie dlatego, że się boi, tylko dlatego, że widzi to samo, co to ja, tylko nie chcę o tym pisać. Ani mówić głośno. A ja mówię głośno. Mówię głośno, ponieważ uważam, że działalność zarówno jednego pana, pana Pawła Bednarza, jak i drugiego pana, z którym rozmawiałem, którego nazwiska nie wymieniam, jest bardzo potrzebna, bo ona jest elementem kontroli nad tym wszystkim. Tylko, że jeżeli ja od drugiego pana słyszę, że dlatego tak babcia mówi, bo mówię, co mówi babcia, ponieważ ją przerobili, ponieważ urzędnik sądowy, urzędniczka sądowa w tym mieście zastraszyła, że zabiorą jej dwoje dzieci, jak ona się na tą adopcję nie zgodzi i będzie przeszkadzać, to ja chcę mieć dowód i pytam się, jaki jest dowód. No jest pismo tej urzędniczki sądowe. Jest pismo sądowe? Fajnie. Jest dowód materialny. Proszę, żeby mi pan to przysłał. Nie ma. Pan mi tego nie przysłał. Więc mam pytanie proste. Czy tak straszę, czy nie straszę? Druga rzecz. Z samej rodziny, która jest, samych rzeczy, która tam wynikają, z których się dowiedziałem, również wynika, że te dzieci mogły być zabrane, to dziecko mogło być zabrane nawet niesłusznie tej babci. Babcia jest starszą osobą i sąd zdecydował, że nie da rady, co już dla mnie jest bzdurą, bo nie jest tak starą osobą, jest troszeczkę starszą tylko ode mnie, w związku z czym dałaby radę. Jest biedna, to jest problem, który jest w Polsce od zabierania dzieci z biedy i na to trzeba zwrócić uwagę, bo że zabiera się dzieci z biedy. Zabrano jej, jak ona mówi, i tak chyba rzeczywiście jest, ponieważ nie miała warunków mieszkaniowych i ta jej i te dzieci pozostałe jakoś dziwnie mogą być w tych warunkach, bo okazuje się, że tam jest mieszkanie około 40 metrów, więc nie ma warunków mieszkaniowych zdaniem sądu. To jest dla mnie karygodne. To prawo, które trzeba zmienić. I to jest rzeczywiście, od tego się zaczyna. Natomiast oczywiście, że w tle może coś być. Może coś być, ale proszę państwa, nie wymagajcie ode mnie i nie wymagajcie, abym ja natychmiast uwierzył w to, co się mówi, bez sprawdzenia poszlak drugiej strony. Ja jestem oficerem operacyjnym, cały czas się czuję. I ja mówię wprost, jeżeli rzeczywiście jakiś polski minister czy jakieś polskie struktury rządowe uczestniczą w tym procederze, to jest straszne, mi się nie chce w to wierzyć. Jeżeli taki proceder istnieje, to należy z tym procederem walczyć. I tutaj właśnie oskarżam państwo. Oskarżam państwo o to, że bardzo szybko decyduje, kto jest wariatem, kto nie jest wariatem. Kto jest podstawiony, kto nie jest podstawiony. Kto jest prowokatorem, a kto nie jest prowokatorem. Kto jest pieniaczem, kto nie jest pieniaczem. I w ten sposób, proszę państwa, wylewamy to przysłowiowe dziecko z kąpielą, ponieważ tym wszystkim, wszystkimi tymi rzeczami zebranymi z internetu, zebranymi skądinąd, powinno zająć się państwo.
Powinno zająć się CBŚP, powinien zająć się CBA, powinny zająć się struktury państwa mające możliwości operacyjnego dotarcia i operacyjnego zdobycia dowodów na korupcję, jeśli ona jest. I nie powinno ich interesować, czy to jest akurat mąż minister PiS-u, tak jak ja to słyszałem, czy to jest mąż, czy to jest żona jakiegoś pana z PO, to mnie nie interesują mnie nazwiska i funkcje tych ludzi. Ale niestety, a jak jest w Polsce? Proszę państwa. Kilka miesięcy temu w jednym z polskich miast został aresztowany człowiek, wpadł w pułapkę pedofilską. Autentycznie w pułapkę pedofilską. Człowiek ten niestety był przewodniczącym regionu, nieważne jakiego związku, nieważne czego. Ponieważ boją się tam akurat związków, to sprawę o sprawie cicho. Zamieciono pod dywan totalnie, tym bardziej, że centrala warszawska również w tym momencie się nie wypowiada na ten temat. Pan oczywiście tłumaczy się, że on chciał pójść i sprawdzić, bo on tak nawiązał, tak, ale pan rozmawiał dość długo z 10-letnim dzieckiem i szedł na spotkanie, wiedząc, że idzie na spotkanie z 10- czy 12-letnim dzieckiem. Prawda? Prawda? I takie tłumaczenie jest głupie. Dlaczego wtedy nie zawiadomił policji? Bo co? Tłumaczenie następne? A, bo policja nic nie zrobi. A skąd wiem, że nic nie zrobi? Poszedł, wpadł w pułapkę pedofilską, zarobioną nie przez naszego łowcę pedofilii, tylko notabene nie cierpię tego miana i sam miałbym szereg różnych podejrzeń co do tego, to poszedł po prostu i normalną akcję policyjną. I co się dzieje? Także są równi i równiejsi, proszę państwa. Podniecamy się reformą KRS, reformą sądów, ale czy państwo myślą, że po tej reformie PiS ją niewątpliwie zrobi i wygra, nie będzie takich sytuacji, nie będą równi i równiejsi? To się głęboko mylicie, bo to nie jest reforma jakościowa, tylko ilościowa. Reformą jakościową jest zupełnie co innego. I tu mam pretensje do państwa, że nikogo nie interesuje jakaś prowincjonalne miasto, gdzie takie rzeczy się dzieją. Mam kolejną sprawę, proszę państwa, którą prawdopodobnie zrobię, o ile się zgodzą wszyscy wystąpić w tej sytuacji, bo to jest znowu problem. Jest sprawa, w której skrzywdzone jest ewidentne dziecko, no może już nie dziecko. Jedna i druga strona dorosła obrzuca się oskarżeniami o homoseksualizm, o pedofilię, a dzieciak cierpi, bo dzieciak został doprowadzony do czegoś, po prostu. Przez wzajemne klasz dorosłych. I znowu nikt nie chce ze mną rozmawiać. I znowu na pytanie o dowody, z jednej ja słyszę, albo tak jest w Polsce, albo tu pisali, albo to, albo tamto, bo w Holandii w gazecie napisali o siatce pedofilskiej, że w Polsce najlepiej kupić, tak napisali, proszę państwa. Być może to jest prawda, być może nie. Ale nie widzę żadnego organu państwowego, który by się tym naprawdę zajął, a to jest konieczne. I powiem wprost, dzięki takim ludziom jak Paweł Bednarz, bez względu na to, co on sobie o tym pomyśli, takich rzeczy nie da się zamieść pod dywan. Dlatego ja go nie do końca, ja go nie skreślam, to nie o to chodzi. Tylko panie Pawle, jak pan tego słucha, ja czekam na dowody. Wie pan, jakie dowody, bo dzisiaj rozmawialiśmy. Ja czekam. Jeśli pan mówi, że ktoś jest skorumpowany, to ja proszę dowód, a nie to, bo jest skorumpowany. Bo to jest na tej samej zasadzie. Nagrywałem, bo siedziałem w knajpie. Siedzę w Starbucksie, nagrywam, bo siedzę w Starbucksie, prawda? Na tej zasadzie. Tak to się dzieje. I mamy w ten sposób działać? A sprawa może być, a ja uważam, że w pana materiałach i tak samo tego drugiego pana, którego też przejrzałem różne rzeczy, jest ułamek prawdy. Nie wiem, jaki ten ułamek i ten ułamek wystarczy, żeby nie móc spać po nocach. Tylko, że taką działalnością, takim plotkarstwem, przysyłaniem mi jakichś idiotycznych nagrań, w których nic nie wynika, działacie przeciwko tej sprawie. I nie interesuje mnie, zaraz tu komentarze będą, kto mówi, no, ktoś pisze fikcja. Kto mówi do... nie interesuje mnie, kto co mówi. Kto to mówi, bo to może być ktokolwiek. Interesuje mnie po prostu w tym momencie sprawa. Takie sprawy się udawania na konkretnych przykładach. Konkretnych przykładach. Proszę państwa, wielokrotnie mówiłem wam, że w kontrwywiadzie nie można każdego uważać za szpiega. Wielokrotnie mówiłem państwu, że to, że ja wiem, że ktoś jest szpiegiem, nie oznacza, że ja to udowodnię przed sądem. I powiem szczerze, szpiegostwo jest łatwiej udowodnić.
Ja jestem pewien, że tego typu proceder istnieje. Tak, teraz jestem pewien. Jestem pewien, że czasami stoją za nimi ludzie związani z aparatem ścigania i z aparatem sprawiedliwości, ale ja nie wskażę państwu tych ludzi. Ja tylko mam pretensje do państwa, dlaczego państwo, zajmując się głupotami tak na dobrą sprawę, ściganiem tylko i wyłącznie VAT-u, bo każdy jest przestępcą VAT-owskim przecież, kto prowadzi działalność gospodarczą, nie zajmie się tym, co jest naprawdę ważne. A ważne jest to dobro naszych dzieci. Ważne są. Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. Następna rzecz. Wszyscy ja usłyszałem, i to pan mówił, pan Paweł Bednarz, że PESEL się likwiduje, jeśli się dokonuje adopcji zagranicznej, likwiduje się rekord PESEL-a. Chciałem zdobyć dowód, nikt nie chce ze mną rozmawiać o ten temat, ponieważ to pewne rzeczy są tam tajne i tą tajnością można się zasłonić. Jeżeli ktoś słucha i ktoś ma dojścia do kręgów rządowych, kręgów MSW, czy słucha tego służbowo, to niech mi po prostu odpowie krótko, jest tak czy nie. Bo obiecałem wam, bo w poprzedniej audycji o PESEL-u słyszałem różne legendy, że tam jest zaznaczony wróg kraju i tak dalej, takie różne rzeczy, bzdura. Proszę państwa, PESEL to jest numer. Na podstawie numeru można tam rozpoznać tylko datę urodzenia i płeć. Natomiast same rekordy PESEL-u to jest imię, nazwisko, wyjazdy, rodzina, można dojść do zamieszkania rodziny, żona, pierwsza, druga, trzecia, dzieci i tak dalej. To jest w rekordach PESEL. Więc jeżeli likwiduje się PESEL, likwiduje się całego człowieka, oczywiście w cudzysłowie. Można też stworzyć człowieka, oczywiście, ale likwiduje się całego człowieka w tym momencie. Nie wiem, na jakiej podstawie to jest robione, nie wiem, dlatego, że obywatelstwa polskiego może pozbawić tylko chyba wyłącznie prezydent, a jest to automatyczne pozbawienie obywatelstwa polskiego, co jest rzeczywiście niezgodne z prawem, z konwencją. Nie wiem, czy tak jest, proszę państwa, bo są trzy tajemnice. Po pierwsze, tajemnica służbowa MSW dotycząca PESEL-u i danych PESEL-u, czyli ochrona akt osobowych plus tajemnica w ogóle, jakie tam wejście i co tam jest tak naprawdę. Tajemnica dotycząca adopcji dla dobra tego dziecka. Więc widzicie państwo, przejść przez to jest ciężko. Od tego są wyspecjalizowane instytucje, które mogą z tymi na tych tajemnicach pracować. O to w tym wszystkim chodzi, proszę państwa. Dlatego ja nie kończę tej sytuacji, bo ja jej nie odpuszczę. Ja to będę robił cały czas, tylko będę to robił w sposób konsekwentny i w sposób taki, jak ja to mówię. Ja chcę mieć dowody. Mnie nie interesuje jakiś artykuł prasowy, bo pani minister mówiła, że to jest prawda. Tak. Artykuł powstał na temat wypowiedzi pani minister i dorabianie filozofii na podstawie zupełnie innych w PDF-ie, w dodatku i przysyłanie z bzdurą. Dla mnie to nie jest dowód. Dla mnie to naprawdę nie jest dowód w tym momencie. Jeśli się rzuci takie oskarżenie, ja się go nie boję, można go upublicznić u mnie. Jeżeli komuś zależy na sprawie, może przyjść do mnie, ja zrobię z nim audycję, parę tysięcy ludzi mnie ogląda, oglądają mnie różni inni ludzie, oglądają mnie również ludzie, niektórzy służbowo i nie może nie wszyscy z tych, którzy służbowo oglądają, chcą mnie załatwić, ale mam nadzieję, że część pomyśli i zrozumie, że czego ja chcę. I o to mam największą pretensję do państwa. Oczywiście, że jak pan Bednarz będzie chciał i nie zacznie o mnie krzyczeć natychmiast, że to ja jestem pedofilem i że to ja wszystko robię i że ja specjalnie to zrobiłem, czy inny pan nie zacznie mnie tutaj opowiadać jakichś dyrdymałów i pierdołów nasłanych, że jest w ogóle, że go nasłało mnie WSI, żeby go zniszczyć, no to w tym momencie, proszę państwa, robimy dalej, bo jak nie, to ja sam to będę robił, tylko że ja się będę pytał wszystkich. Też była jedna sprawa, ktoś do mnie zadzwonił, mówił, że to i tamto. Ja mówię, dobrze, ale poproszę telefon do tej drugiej strony, bo chcę zobaczyć, co ta druga strona ma do powiedzenia i znaleźć, kto kłamie. A może to było inaczej, a może było zupełnie inaczej. No i co się okazuje? Ja tego telefonu dotąd nie mam. Nie mam, nie dostałem, bo okazuje, bym tylko nie zadzwonił do drugiej strony. Rzucić oskarżenie jest łatwo. Zresztą kwestie, widzimy teraz, co się dzieje na świecie, kwestie związane z molestowaniem i różnego rodzaju wykorzystywaniem seksualnym są bardzo w tej chwili, złe słowo, na topie, ale innego nie ma w tym momencie. Widzimy również to, że widzimy również to skandal, słyszymy o skandalu w Polskim Związku Kolarskim, prawda? Ja osobiście nie wierzę, żeby nikt o tym nie wiedział. Jestem skłonny uwierzyć bardziej jednemu komentarzowi, który... Dobrze, ktoś mi pisze. Są firmy,
które wyciągają dzieci. Dobrze, jakie to są firmy? Proszę mi konkretnie napisać, jakie to są firmy. Może pan się boi, ja zanonimizuję pana, ale ja pójdę i zapytam się tej firmy. Dlaczego nie? Dlaczego nie? I dowiem się, na tym polega ta praca, proszę państwa. Jeśli chcemy załatwić problem, czy chcemy tylko gadać, a te dzieci i tak będą sprzedawane i tworzyć zasłonę dymną, bo my stworzymy zasłonę dymną, kompromitując każdego, kto w taki sam sposób jak ja będzie chciał to zrobić, logicznie, poważnie, operacyjnie. I radziłbym się zastanowić po prostu. Naprawdę radziłbym się zastanowić, zanim się cokolwiek napisze, kogokolwiek oskarży. Ja oczywiście usiłowałem zadzwonić do ministra Rafalskiej, ale niestety ze mną się nie rozmawia i nawet się nie ma sensu, nawet się nie przebije przez ten, no to nie ma problemu w ogóle, nie ma sensu po prostu. Ale z przyjemnością bym posłuchał, co ona ma do powiedzenia. Wydała zakaz adopcji, tak, ale w tym zakazie są również zagranicznych, ale w tym zakazie są również myki, o ile że typu dla dobra dziecka, to jest tak jak dla bezpieczeństwa państwa Stanów Zjednoczonych, wszystko jest dla bezpieczeństwa państwa, albo ten, co wszystko, co się mówi w Wielkiej Brytanii, o ile to nie przeszkadza królowej, to też jest piękny, bardzo pojemny frazeologizm. Tak to wygląda. Więc bardzo bym chciał wiedzieć, czy ktoś po prostu mi pomoże, dostarczy te dowody. Podobna sprawa jest inną sprawą, proszę państwa. Jeśli ja mam komukolwiek pomóc, bo coś się stało, zostaję wprowadzony w błąd, bo ktoś myśli, że ja od razu nakrzyczę, że kogoś tam gdzieś zamknięto, a okazuje się, że nikogo nie zamknięto i ten ktoś, kto ze mną rozmawia, jest pijany w dodatku, to przepraszam państwa, komu ja mam wierzyć? Komu ja mam wierzyć? Jak to było? Prawda? Zastanówcie się państwo. To nie jest tak, że ja się tutaj nagle pojawiłem tylko po to, żeby tutaj, prawda, i nie będę od razu opowiadał rzeczy, bo usłyszę, że kogoś zamknięto, bo tego, a nikogo nie zamknięto po prostu. Nikogo nie zamknięto. Ktoś po prostu był gdzieś przesłuchiwany, wyszedł spokojnie, nie trzeba adwokatów i słyszę potem nagle osobę, która o dziwo, która mówi dąbę pijana i co drugie słowo to jest znany wszystkim przerywnik, prawda, więc ja nie mogę na to patrzeć. Nie mogę na to patrzeć. Och, pojawił się nagle pan Piotr, który mi pisze jakieś tego. Nikomu nikt tego nie zrobi. Nie wiem, niech pan napisze, o co panu chodzi, bo ja już naprawdę. Naprawdę. Więc to jest prawda. Więc jeżeli ktoś mi chce pomóc i pomóc skontaktować z ludźmi, którzy naprawdę mogą coś powiedzieć spokojnie, to proszę bardzo. Ja nawet mogę tych ludzi zanonimizować całkowicie. Ale prosiłbym jednak nie powoływać się na rozmowę z butami, ponieważ ja widzę buty i nawet nie wiem, bo nie znam głosu. Ja w ogóle nie wiedziałem, że taki poseł jest, przecież nie znam wszystkich posłów, a w ogóle ja generalnie nie znam posłów, mnie posłowie nie interesują, tak na dobrą sprawę w tym układzie. A sprawa jest bardzo ważna. A sprawa naprawdę jest bardzo ważna i bardzo bym chciał, aby ta sprawa się wyjaśniła, ponieważ jeszcze raz powtórzę, mimo wszystkich ostrzeżeń, które dostałem, negatywów, które mnie spotkały. Ludzi, którzy się na mnie obrazili za rozmowę z panem Pawłem Bednarzem, ja uważam, że on ma w wielu miejscach rację. Przynajmniej, no może nie w wielu, w kilku miejscach ma rację i należy to zbadać. Po przeanalizowaniu wszystkich jego materiałów. Niestety, pan Paweł za dowód uważa artykuł prasowy. Tak jak i dzisiaj. Panie Pawle, jak pan tego słucha, to nie jest tylko do pana skierowane, oczywiście do państwa, ale dzisiaj była, wczoraj ujawniona aferę w Polskim Związku Kolarskim. W sobotę amerykańska prasa napisała o jakiejś tam aferze w ich związku sportowym. To nie jest tak, że Amerykanie kazali wyjaśniać sprawę z kolarzami, prawda? My też nie wiemy, co jest grane. Dzisiaj na przykład wyborcze jakieś panie się powiedziały, że je molestowano, prawda, że w tej zasadzie. Nie bierzemy pod uwagę i wielu z mężczyzn szczególnie nie bierze pod uwagę, że zmieniły się czasy, inaczej się już po prostu, to inaczej. Ja mam też pewien luzacki styl, ale staram się już bardzo pilnować w tym momencie, dlatego żeby nie było na, żeby nikt mi nie zarzucił tego typu działań. Ktoś mi niestety napisał okropnie pod tym, ktoś, kto w ogóle nie ma chyba żadnej empatii i nie wie, że mogły pójść. Mogły. I co? I jakby poszły? To jest też problem, o który oskarżam państwo.
Ofiary molestowania nie mają gdzie iść. To wszyscy wiemy, że nie mają gdzie iść i bardzo często zaciskają te dziewczyny zęby. I ja się sam z takimi rzeczami spotkałem. Ostatnio również, kiedy pewna dziewczyna, pewna moja znajoma sama mi mówiła, co jej proponował jej szefa, jak nie, to jej zwolnił. No gdzie ja pójdę, jak ja udowodnię, to było w cztery oczy, a sąd będzie chciał, żebym ja miała dowód. Ja wiem o tym. To są wszystko poszlaki, które powinno się traktować w sposób bardzo oficjalny. I państwo jest, powtórzę jeszcze raz, od tego, by to wszystko zmienić, proszę państwa. Dobrze. Bednarz poruszył jeszcze jeden bardzo ważny temat, śmierć Papały. Czy tutaj się pan wypowie? Nie, nie wypowiem się na temat śmierci pana Papały, ponieważ nie znam szczegółów, nie wiem, nie znam sprawy. Ty usłyszałem, pracowałem w kontrwywiadzie, kontrwywiad nie był zaangażowany w te sprawy. Jeśli ktoś coś mówi, to ja bym bardzo chciał od pana Bednarza mieć nagranie tej rozmowy z osobą, która twierdzi, kto zamordował Papałę. Ja chcę mieć to nagranie, bo pan, jeżeli pan to nagrał, bo jeżeli pan powtarza słowa jakiegoś Kowalskiego, nawet znanego Kowalskiego, to panie Pawle, nikt panu w to nie uwierzy. Po prostu. Na tym polega dowcip. Ja nie chcę pana deprecjonować, pan zrozumie. I ja to robię dla tego typu ludzi, bo naprawdę na społecznikach, od społeczników bardzo wiele zależy, oni nie pozwalają zakopać tego wszystkiego pod ziemię. Natomiast ten przykład konkretny, który wziąłem, bo chciałem sprawdzić, jak to jest na konkretnym przykładzie tego chłopczyka, którego imienia i nazwiska nie wymieniłem, chociaż pewnie wszyscy się państwo orientujecie, wygląda mi z oglądów najbliższej rodziny zupełnie inaczej. Ja wiem, że ktoś mi mówił, było inaczej, bo tego jego przekabacili. Kogo przekabacili? Małe dziecko przekabacili? Dziecko, które jest, mi się świat zawalił? Czy tą panią przekabacili? Tą starszą? Nie. Tu należy zbadać nie adopcję, nie sprzedanie dziecka za granicę, tylko dlaczego sąd wydaje taki, a nie inny wyrok, nie pozwala adoptować innych tych. Poza tym usłyszałem również w tej sprawie, że tam chciała jakaś siostra, jakieś coś adoptować i nikt nie chciał. I nie pozwolono nikomu adoptować. Otóż ja usłyszałem od babci, że nikt nie chce tego dziecka adoptować. Dopiero, bo on już jest za duży, bo dopiero rodzina za granicę się zgodziła. Nikt w Polsce nie chciał, nikt z jej rodziny nie chciałby adoptować tego dziecka. Nikt, absolutnie. To samo powiedziałam zresztą mi ta pani z ośrodka adopcyjnego. Więc gdzie jest tutaj prawda? Więc gdzie jest prawda? A dziecko jest niewątpliwie skrzywdzone. Tylko to jak jest skrzywdzone? Przez obie strony po prostu. Przez obie strony, przez jednych dorosłych i drugich dorosłych. Jest potraktowany jak przedmiot. Takich rzeczy widziałem dużo, proszę państwa, i będąc parę razy w telewizji na jednym z programów, którego tu nie będę reklamował, też widziałem, że dziecko jest uznane jako przedmiot zabezpieczenia, co mnie się w ogóle nie podobało. Zresztą bardzo często dzieci w walkach między dorosłymi są wykorzystywane. I jeszcze raz powtórzę i będę powtarzał do znużenia, państwo, jeszcze raz państwo. To jest zadanie państwa, instytucji państwowych, wyspecjalizowanych, żeby tego typu sprawami się zajmować, sprawdzać każdy ślad. Każdy ślad po prostu. Państwo powinno, jeżeli jest takie ciśnienie społeczne, jakie jest w tej chwili, bo bardzo wiele maili dostałem i wiele jest naprawdę ciekawych i jakbym pracował w kontrwywiadzie, znaczy jakbym pracował w jakichś służbach, bym się tym natychmiast zajął, proszę państwa. Właśnie po to, żeby operacyjnie sprawdzić, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. Wówczas państwo powinno się zająć tymi i zdyskontować, bo to są albo plotki. Także i naprawdę jeszcze raz mówię, dobrze, że są w sumie tacy ludzie jak pan Paweł Bednarz, bez względu na to, co sobie o nim wszyscy myślą. Dobrze, że są tacy ludzie jak ten drugi pan, z którym rozmawiałem, który ma ego większe niestety od odległości telefonicznej stąd do Marsa, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni zwracają uwagę na problem. Tylko, że po prostu swoją działalnością nie widzą, jaką szkodę temu problemowi robią, jak zaciemniają, jak bardzo łatwo nimi jest manipulować w tym układzie. Mną się tak nie da. Ja cały czas czekam na dowody. Jeśli te dowody będę miał, ja je przedstawię. Ja się nie boję. Nikt mnie nie zamknie, proszę państwa. Po prostu. Okej, nagadałem się. A jest państwo, jest do pana, tak, co ktoś napisał. Panie pułkowniku, to prawda leży po środku. Z prawdą jest tak zawsze, że leży po środku, ale w tym układzie uważam, że jednak coś tu jest ciekawego. Coś tu się dzieje, coś tu się rzeczywiście dzieje nielegalnego. Coś się dzieje trudnego, ale to wynika raczej z braku kontroli państwowej. Nie ze złej woli ministrów, ale z braku
kontroli państwowej po prostu. Czyli pani minister czy pan minister zajmuje się jakimiś rzeczami, które żeby utrzymać stołek, a nie myśli w kategoriach państwowych, myśli w kategoriach partyjnych i w kategoriach kadencyjnych, a nie w kategoriach globalnego państwa. To jest ta różnica, proszę państwa, w tym systemie. To jest ta różnica, dlatego łatwo w ten system wejść i go oszukać. Tak na dobrą sprawę i stworzyć pewnego rodzaju takie rzeczy. Ja pamiętam, proszę państwa, ja dlaczego jeszcze wierzę panu Pawłowi w niektórych momentach? Dlatego, że ja pamiętam sytuację, w której jeden z wysokich, no może nie urzędników państwowych, ale z ludzi bardzo znanych w obozie rządzącym, wpadł w FBI, FBI go podało jako jednego z, to było w roku na początku lat 2000, jednego z czołowych członków siatki pedofilskiej. On miał niezłe układy i tak dalej, usiłowano to zabagnić. Amerykanie nie zamykali go w Polsce, ale zamykali go gdzie indziej po prostu. Zamknęli go po prostu gdzie indziej, ponieważ były ogromne naciski polityczne. To jest zbrodnia, proszę państwa. I to jest zbrodnia. Ale pocieszę państwa, w Wielkiej Brytanii jest to samo. Było to samo. Ja pamiętam, co się działo w momencie, kiedy nagle, jak wydział taki policyjny zaczął nagle ujawniać te sprawy związane z pedofilią i z pornografią dziecięcą, z seksturystyką do Tajlandii, zaczął ujawniać, kiedy się okazało, że gitarzysta The Who jest to zamieszany. Kiedy w końcu bożyszcze Anglików, bo Anglicy mają takich bożyszczów, czyli Gary Glitter poszedł do więzienia właśnie za to, proszę państwa. Coś się stało? Czy widać mnie jeszcze? Przepraszam. Aha, widać mnie jeszcze, dobrze, bo coś mi się tu zatrzymało. Także tak to, proszę państwa, wygląda. Jestem otwarty. Jaka jest emerytura błogownika, skoro musi pan robić szkolenie? A tak państwo polskie nie dba o oficerów służb. Panie Badryku, niech pan trochę, pan jest tu nowy chyba, więc niech pan odpowie. Nie będę mówił o ustawie odbędzie. Moja emerytura wynosi 1716 zł netto i to wszystko, co mam. Na trzy osoby, właściwie na cztery. No i wielkie rzeczy, plus jeszcze zwierzęta. Trudno, takie życie, przeżyję. Nie powieszczę się jak i nie ucieszę tym jednego z moich byłych kolegów i przyjaciół, którzy wręcz się mówi, że dzięki tej ustawie się kupa powiesi. Ja się nie powieszczę i bardzo dobrze. I tak to właśnie wygląda. Niestety, ale nie mówmy o ten temat. Ale nie mówmy, że ten temat nie chcę. To jest temat, o wiele ważniejsze są tematy te dzieci. Więc jeśli państwo chcecie, proszę bardzo. Ja się mogę tym dalej zająć, ale ja muszę mieć od państwa jasne wypowiedzi. Kolejna rzecz, to już mamy i ostatnia już w ogóle, to ja chciałem tylko oznajmić, że będzie na początku KHT, bo tu ludzie mnie pytają, jest od poniedziałku do piątku o 20:30, co dzień. W sobotę, co niektórzy już uznali, że to jest związane z moim rzekomym żydowskim pochodzeniem, chociaż ja jestem Aryjczykiem z dziada pradziada, używając tej nomenklatury, czyli Polakiem z dziada pradziada, używając tej nomenklatury, a nie mam żadnych tych układów. W niedzielę jest o 19:30 KHT Questions and Answers, gdzie odpowiadam na pytania państwa. To jest na razie wszystko, co nadaję. Nie mam większych możliwości. W międzyczasie robię jakieś programy. I będzie program bardzo ciekawy moim zdaniem z moim jednym znajomym, który przyjedzie do mnie, gdzie pogadamy sobie o związkach zawodowych. Słyszysz? Słyszysz, stary? Jak oglądasz i słyszysz, to ja już cię przepytam o coś. Spokojnie cię o coś przepytam. I dużych zakładach pracy po prostu. Na tej zasadzie tak to będzie, wiecie. Może trochę popatrzymy na pewną ściemę. Z tyłu trzeszczy, bo to mój syn gdzieś tam chodzi. No nie chodzi. To jest tak, tak to, proszę państwa, wygląda. I jeszcze mam jedną prośbę, prywatną. I nie śmiejcie się ze mnie, dobrze? Czy ktoś mógłby mi na privie zgłosić się i wytłumaczyć mi, jak się cholera zarabia na tym kopniętym YouTubie w połączeniu z AdSense, gdzie coś się przekazuje, jak się to przekazuje, dlatego że to mi pokazuje na YouTubie coś, jakąś sumę. W AdSense twierdzą, że jeszcze nic nie doszło i że nie obejmuje YouTube, a YouTube mi się każe łączyć z AdSense'em. Ktoś w końcu to zarabia, czy tylko taka ściema po prostu? Co mam zrobić? Może ktoś mi to powie. Mam wszystko założone, jakieś tam piny, jakieś inne rzeczy i zupełnie nie wiem, co dalej. Prawda? Okej, okay. Sorry za to ostatnie. Dziękuję państwu bardzo. W najbliższym czasie postaram się zrobić o tej gospodarce rzeczywiście. Chciałbym również i być może mi się uda kogoś zaprosić o lobbingu i o ustawie antykorupcyjnej, dlatego że ja uważam, że jeśli chcemy mieć prawdziwą ustawę w warunkach polskiej ustawy antykorupcyjnej, to powinniśmy w ogóle zakazać lobbingu w Sejmie. No, ale to już moje prywatne zdanie. Dziękuję państwu. Dobranoc. Piszcie potem. A, jeszcze jedno. Ja potem to usuwam i umieszczam już na YouTube jako film po przerobieniu.
Piszcie jakieś komentarze, piszcie, czy wam się to podobało, czy nie. Nawet jak wam się nie podobało, to piszcie, tylko bez hejtu. Dziękuję, do widzenia.